Donald Trump w tym wystąpieniu mówi koniec z ekoszaleństwem, koniec z dopłatami do produkcji chociażby samochodów elektrycznych. I teraz jest pytanie, zestawiamy to, co proponuje Komisja Europejska nowa i u szefowa Komisji Europejskiej, bo na razie jeszcze nie mamy całej Komisji Europejskiej, i to, w jakim kierunku mogą pójść Stany Zjednoczone w listopadzie, kiedy, czy od grudnia, kiedy prezydentem będzie no, chyba na razie prowadzący w sondażach Donald Trump. Myślę, że Donald Trump po prostu też nie rozumie, albo nie chce przyjąć do wiadomości, albo po prostu świadomie posługuje się tym populizmem wobec swoich wyborców, że niestety zmiany klimatyczne nas naprawdę dotyczą. I wszyscy naukowcy, wszystkie gremia naukowe są w tym zakresie jednoznaczne. Jeżeli nic nie zrobimy, nie ograniczymy zużycia paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych, w bardzo krótkim czasie grozi nam katastrofa i tych procesów... W bardzo krótkim czasie? Co znaczy krótki czas? Kiedy nam grozi katastrofa? Dziesięciolecia, panie pośle. Dziesięciolecia? Tak. Za kilkadziesiąt lat jest katastrofa będzie na planecie, jeżeli nie przestaniemy emitować CO2, tak? Tego nie odwrócimy. Dobrze. Te procesy, które dzieją się na planecie Ziemia, a więc kwestia zmniejszania czap lodowych na lodowcach, które odbijają dzisiaj słońce, a kiedy ich nie będzie, to słońce nie będzie odbijane. Panie pośle, tylko wiemy dokładnie, w jakim my jako Europa jesteśmy punkcie. Jesteśmy niespełna 10% całej emisji CO2. Proszę państwa, czy państwo wiecie, ile Chiny pozyskują energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii? A ile emitują CO2? Ale Chiny ile pozyskują z odnawialnych źródeł energii? Czy wiedzą państwo? Ile, panie pośle? Bo 54%. Chiny pozyskują 54%. Jaki procent mają Chiny w emisji CO2 na świecie? Oczywiście, że mają znaczny, ale to jest bardzo duży, to jest kilkadziesiąt milionów ludzi. Dobrze, to jest 1,4 miliarda ludzi, państwo, jeżeli, i fabryka świata. Jeżeli pan mówi, że za kilkadziesiąt lat... ...i cały czas inwestują olbrzymie kwoty w odnawialne źródła energii. I dzięki temu będą mieć tanią energię czystą i będą konkurencyjne względem świata. Nas nie stać na to, żebyśmy nie przeprowadzili transformacji energetycznej. Pan poseł tu mówi, że czeka nas za kilkadziesiąt lat katastrofa na planecie Ziemia, a jednocześnie dalej brniecie w oczywistą bzdurę, jakimi są te działania ograniczające emisję CO2 w Unii Europejskiej, bo Unia Europejska emituje 7% całego CO2 na świecie i w momencie, kiedy tu wcześniej była mowa o dogonieniu, bo Chiny uciekają, Indie z przemysłem, właśnie w momencie, kiedy powoduje się, że koszty danego przemysłu są coraz wyższe przez opłaty emisyjne, to przemysł wysokoemisyjny przenosi się do Chin i Indii. Tam emituje CO2 i jak wiedzą panowie, to CO2 przechodzi przez granicę powietrzną między Chinami a resztą świata. Także to nie jest żadne rozwiązanie. No, nie, pomysł, żeby Unia Europejska zniszczyła swoją gospodarkę i zrobiła z siebie skansen, bo w ten sposób uratuje nas przed katastrofą naszą planetę, to jest naprawdę kompletna wariacja. Pan Paweł.